Siema, siema widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Tapsa razem z Admirosem. Siema, Admiros. Siemano. Siema, słuchaj, Admiros, 10 030 jednostek, jedną jednostką sterujesz, zasady są znane. Mm-hmm. Ty przegrywasz dzisiaj, jak zwykle zresztą w tej grze. Zresztą nie pamiętam, kto ostatnio wygrał z nas. Ja czy ty? Bo graliśmy chyba tego... Chyba ty wygrałeś, tak mi się wydaje. No tak, ale... bo na prezenty graliśmy. Chociaż, wiesz co, nie wiem. Tak, na prezenty graliśmy ostatnio. Pamiętasz? Ostatnia runda na statkach? Na prezenty? Było coś takiego. No, faktycznie. No, także życzę ci powodzonka. Znaczy, tak naprawdę chcę, żebyś przegrał. Ale zobaczymy. Może ci dzisiaj szczęście dopiszę. Ja wezmę jakąś taką dziwną taktykę dość. Okej, Shadow i coś takiego głupiego. Właśnie, czy banujemy sobie na przykład dzisiaj frakcję? Całą frakcję. Że całą przykład... frakcję? No. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja jeszcze tak nie znam tych jednostek. Znaczy, bo mógłbyś zbanować taka, ty wiesz, tak żebyś wiedział, o co chodzi. Na przykład frakcję Renesans, gdzie są muszkieterzy. Nie jednostki, tylko całe frakcje, rozumiesz? Dobrze, to banuję frakcję Renesans. Okej, no. O nie, niemożliwe. A nie widzę, żeby tu była Jest Renesans. Reinasanse, to jest tak, to? Tak, to jest Renesans. Ja nigdy w to nie klikam, bo to dziwnie wygląda. Dobra, to banuję Renesans. A ty jaką mi banujesz? Ja ci banuję frakcję wikingową. Dobra, no, to okay. Nie możemy dzisiaj używać. Wiadomo, Admiros jeszcze nie ogarnia za bardzo tej gierki. Ogarnia, ale no, jak widzicie, nie zna jednostek, więc musiałem mu troszeczkę pomóc, ale może w przyszłych odcinkach już będzie to wyglądało bardziej sprawniej i Admiros będzie wiedział, gdzie co jest. Ja jestem gotowy, powiem ci tak. Ja już jestem ready, gotowy na walkę, zobaczymy, jak nam pójdzie. Wybrałem trochę dziwne jednostki, szczerze mówiąc. Ja też już jestem gotowy, też wybrałem dziwne i mam tylko 14 jednostek. Ja mam 18, więc... Okej, kliknij mieczyki. Walka! O kurde, czekaj, ty wziąłeś frakcję dobra, prawda? Ja wziąłem frakcję paladynów. No właśnie, oni są dobra, a ja wziąłem frakcję zła, czyli mamy dobro versus zło. Tak, no, większość jednostek z tego wziąłem. Więc zobaczymy, jak coś F, nie wiem czy wiesz o tym, ale F możesz sobie free kamerę włączyć. Tak, ja latam na free kamerze, tylko szukam... No taki chaos się zrobił, że... zło wygrało, nieźle. Że nie mogłem wybrać postaci, która by jeszcze żyła, bo wszystkie umierały. Ja zapomniałem w ogóle, żeby się wcielić w jakąkolwiek postać, A ty sterowałeś kimś, czy nie? Nie zdążyłem, też nie sterowałem. Dobra, to do 10 tysięcy, ale nie możemy teraz użyć frakcji dobra ani frakcji zła, okej? Dlaczego? Ale na tą rundę tylko, Okej. No, zło wygrało, przepraszam, Admiros. Wezmę jedną z takich starszych... Ojku, tylko jak to zrobić? Cyk. Czemu oni się kręcą? Chcę postawić takiego gościa, a on się kręci wokół własnej osi. I zastanawiam się, o co z nim chodzi. Dobra, poradzą sobie. Wezmę cyk. A, już to mam 30 głupi, na 30. Ale... No niestety, przykro mi. 30 na 30. Może ciebie postawię, ciebie. O dobra, mam już swoją frakcję naszą. No, ja jestem ready. Ja też jestem ready. Frakcja wiśniaków! A ja mam frakcję tych, rycerzy, medieval, rycerska, jak to, średniowieczna. No. O, masz gości z kosami, oni są dość mocni i masz z tego, Scarecrowa, czyli strach na wróble. On też jest całkiem git, ale jednocześnie minotaury też są mocne, Admiros, więc... Szczerze? Nie mam pojęcia, kto tutaj wygra. Ja też nie wiem, wygra. Zginąłem. Aha, bo ty sterowałeś. Dobra, ja sobie wezmę Zeusa. Znowu nie sterowałeś? No, znowu nie sterowałem. Ja ci po prostu daję, Admiros, daję ci szansę, żebyś wygrał to, okej? Okay? Jakbyś sterował, to myślę, że gorzej niż komputer. Dobra, zmieńmy matkę. Kurde, wieśniacy nie chcieli wygrać. Ja biorę takie bekowe trochę. Ja też biorę bekowe. Bekowe takie, żeby ci, wiesz, upokorzyć jeszcze. O, w końcu jakaś mapa, gdzie są zakręty. No. Dobra, do 7000 blind i weźmiemy 25 jednostek. Tak, na spokojnie. Okay. Ale mam pomysł. O, ja też mam pomysł. Ale to będzie. Dobra, jakbym... Zastanawiam się, co ty próbujesz... Okej. Nie, dobra, nie stawiaj na dachach jak coś, na takich dachach, bo jednostki jak będą spadały, to chyba będą traciły HP. Okej, no to nie będę stawiał. No właśnie. Dobra, ja zrobię tutaj taki desant. Ja też, na dachu postawiłem. Na takich daszkach jakby z takimi murkami możesz postawić, ale na takich typowych dachach nie stawiaj, bo będzie problem. To taka rada ode mnie. A już nie mogę postawić nic.
Raz, raz. O, a czy jednostki, które strzelają na przykład z łuku, też będą spadać z dachu? Wiesz co, jest tutaj w sekretnym, we frakcji sekretnej, taki gościu trzymający baner. Jeżeli byś postawił ten baner obok nich, to wtedy te jednostki się zatrzymują i będą strzelały po prostu. Dobra, tylko, że nie pamiętam, gdzie on jest kompletnie. Albo to jest w frakcji Legacy? Tak, we frakcji Legacy. Masz baner za 100. Ty, w sumie nawet mi podsunąłeś pomysł. Dzięki, Admiros. Nie! Ej, no cyk, to będzie skam, bo będziesz na dachu mógł sobie ustawić ich, nie będą, nie będą mógł nim zrobić nic. Nie, ale to są daszki, na które możesz wejść. To są schody normalnie na te daszki. Ty też masz takie. A, dobra, dobra, dobra. To ja muszę się inaczej wycofać, bo mi zostało dużo kasy. Okej, okay, okej. Okay. Rób co tam uważasz, ale no... Muszę jakoś inaczej. Po raz pierwszy chyba od początku dodania tych jednostek, nie wiem, z rok, półtora roku temu, po raz pierwszy użyłam tego baneru. Także, tak? Okay. No, dzięki. Jest w ogóle jeszcze taki drugi gościu z flagą, który przyspiesza jednostki, że może taką szarżę zrobić. W sumie no nawet dobra, może ciekawe. To zrobię w kolejnym tym, w kolejnej walce, dobra. Walka! O, mamuty masz! Tak, mamuty okay. Oraz patrz... tarczowników takich. No, a moi bardziej ciebie mają za zadanie po prostu baitować. Ej, mamucie, co ty robisz? Jeden zgłupiał. Mamu, czekaj, dobra, mamut? Ja się wcielam w mamuta. O, właśnie, wcielę się. Jest! Okej, wezmę sobie... gościa strzelającego strzałkami usypiającymi. A, ja nie mogę się ruszyć kompletnie. Tak, to teraz się nie możesz ruszyć, jesteś na widelcu. Znaczy, no, te jednostki naprawdę się nie mogą tak ruszyć. Okej, okay, ciebie wezmę, cyk. I strzałka, pierwsza strzałeczka poszła. Pierwszy został załatwiony, druga strzałeczka. Ty, on jest OP ten, który no zatruwający. Ja widzę, co się dzieje. Dobra, kolejna strzałeczka. On ma taki mały cooldown. O, zatruwałem twojego jakiś? Mamuta. No, tak, zatruwające. Nie otruwaj mojego mamuta. O! Ty, ale to jest OP. Ja się mogę wycofać i mam 1 HP. I cały czas ciebie... O, i mamut został rozwalony. Gdzie ty jesteś? Sterujesz jakąś jednostką? A czy jakieś moje jednostki zostały? No właśnie nie wiem, no, jeżeli by nie zostało, to by się... to by się gra skończyła, a się nie skończyła, no. więc no tak. Coś gdzieś jeszcze jest. A ty sterujesz czymś? A jest tak, mamut! Tym mamutem ostatnim. Dobra, widzę, cyk! Ja stoję sobie na górze. Au! Ale dostajesz. No, obalić, obalacie! No, mag ciebie obalił. Oj! Siema, mamut się będzie wił. Odejdź. To jesteś ty? No, odejdź! Bum! Dobra, ale... Nie! Dobra, nie... Jeszcze mi nie zadałeś... O, już mi zadałeś obrażenia. Tak, dzięki. Tak. Właśnie taki był plan. Dużo masz HP? No, tak mniej jak połowę. Okej, okay. Bo jeszcze nie wiem, czy wiesz, ale u mnie żyje... Raz, dwa, trzy, cztery... No to zapraszam. Pięć, osiem, walki. Tylko że oni się nie ruszą, bo mają tam są te banery. Wyjdę na kamerę wolną. A oni tu są, tu no, jest jakiś, no. Pioneczek. Chodź, tutaj śpiewaku. Ja nim uciekam teraz. I fru! A co nim uciekasz, ej? Tarararara, Admiros. No patrz, co ja tu robię. Szybko, przesmyk na drugą stronę. 2, 1. No i co, Admiros? Kurde, nie. Trąbą cię sięgnę. Idź dalej. Nie mogę. Chodź, pójdziemy razem. Nie. Okej, okay, Zgniotłem cię już? Tak, zgniotłeś, ale dobra, musisz dalej iść niestety tą drogą. I tutaj, tutaj już czekają na ciebie ziomeczki. Ale zapomniałem o tych banerach. Dachu oni są. Tak, na dachu. Ale możesz na ten dach normalnie wejść, są schody, żeby nie było. Nie. Znaczy, no mamutem nie wejdziesz, ale normalną mamutem jednostką nie mogę wszedł. Tu przejść nawet. Wiesz co, dobra, ja troszeczkę pomogę. Znaczy pomogę. Nie, dobrze jest. Ja sobie dam radę. Au. Znaczy, bo po prostu w ciebie będę strzelał, żeby to przyspieszyć. Czekaj, bo mi się kły zaklinowały. Duża nieporęczna jednostka. Koniec. Niestety. Może coś uda mi się. Nie, nie udało. Przepraszam, ale... Nie no, myślałem, że mamuty, wiesz, nie przewidziałem, że będziesz miał takie jednostki i banery. Tak to mamuty by się świetnie sprawdziły w ciasnych takich... No. A też użyłem czegoś, czego nie chciałem. Możemy rewanż na tej mapie zrobić, bo teraz już wiesz, jak ona działa i wiesz, co tutaj można wykombinować. A ja mam nową taktykę, którą chcę przetestować, która będzie idealna na tą mapę. Dobra. Ja też mam nową taktykę. Oj, boję się w sumie tej taktyki. No ja zawsze mam takie taktyki, które są totalnie nietypowe. Okej, okay, dobra, tutaj sobie robimy taką pierwszą rzecz. Tutaj cyk. Mogę. Mamy coś zbanowane? Renesans i frakcja...
Kurde, któraś jeszcze była zbanowana, ale już nie pamiętam. No, nie używamy po prostu tych muszkietów i tyle. I będzie git. No, i nie powinno być żadnych problemów. Dobra. Tutaj sobie postawimy. Mm-hmm. O, ale mam piękną obronę, Admiros. Nie ma szans. Po prostu nie ma szans. Ja patrzę sobie te jakieś fajne jednostki. Mhm. I chyba znalazłem. O! No, tak, to będzie to. Dobra, tutaj. Dwa tego. Tutaj tego, tutaj tamtego, tutaj tak, cyk. Tak, tak. Ciężko, szkoda, że nie można okręcić kamery, bo ja chcę w takiej uliczce postawić sobie jednostki i nie za bardzo mogę. Okej, okay. Co ty stawiasz? No jednostki. Aha, to fajnie. A to przepraszam, spoko. Już. To git. Może dobra. Weźmy sobie to. I może jednego ciebie i tutaj na początek. A ile ty kosztujesz? 2200 kosztujesz. No dużo niektóre kosztują. No. Dobra, jestem gotowy. No co złego okay. Może się stać? No ja tak no samo jestem chyba. Gotowy. Uwaga, no, boom. Let's go. O, smoka masz. O, chyba mnie skontrowałeś. Chociaż nie, to rozwala smoki. Co jest, też masz smoki tora. W ogóle nic nie robią. No te smoki są ciekawe. Halo, smoku. Tak bym powiedział. No smok się... Ten jeden się rozten. No rozwalił, a drugi... Drugiego smoka też nie masz. Oj. Ej, tutaj taką obronę przygotowałem. No widzę właśnie, to jest nie do przejścia. Ej, Admiros, będziemy musieli pograć takie scenariusze z atakiem na zamek i obroną zamku. O, to w ogóle, ciekawe będzie. W ogóle zapomniałem o tym, bo pokażę ci jeszcze na sam koniec, zrobimy jakąś taką szybką mapkę, bo jest jeszcze kolejny typ map. W ogóle dzisiaj wszystko wygrywam, nie wiem czy zauważyłeś. No, zauważyłem no, właśnie, ale chcę zmienić taktykę. Totalne zniszczenie. Pójdziemy właśnie sobie na mapki symulacyjne. To są takie prostsze mapy, ale jednocześnie mają fajne te, fajne rzeczy tam można robić. Na przykład, o, weźmy sobie to. To nie jest akceptuję. Zamek, to jest jakaś taka... Prosta, o, powiedzmy, ciekawe, King of ciekawe. The Hill. Możemy przesunąć, czekaj, mogę to zrobić, settings? Nie, chyba nie mogę tego zrobić. Chodzi mi o to, żeby jedna armia była tutaj na górce. W obronie, a druga w ataku, tak? Tak. O, fajne by było. Więc chcesz stawiać jednostki tutaj na górze, czy chcesz atakować to wzgórze? Możesz sobie wybrać. No dobra, będę atakował. Okej, będziesz atakował. I... Czyli ja stawiam tylko na dole. Tak, stawiasz na tym ostatnim kręgu. Tylko, czekaj, dobra. Blind mode i więcej jednostek trzeba dać. Okej, 6500, musisz zaakceptować to. Oh, I like it. Dobra. O, nie zgubiłem. Co zgubiłeś? Co już znalazłem, dobra, okay. Moją ulubioną zakładkę, o. Mhm, no. Oj, boję się, co tam będzie? Dobra, tutaj, powiedzmy tak. Może dajmy o dwa mniej? Ale to będzie obrona. A to nie jest jak coś, to nie jest ta mapa z zamkiem. Od razu mówię, to jest jakby losową mapkę, wiem, na której chyba ani razu nie grałem. Ale te z zamkami są o wiele, wiele lepsze. Weźmiemy Good Evil, Secret, Wild West, okej. I tutaj dobra. Pierwszy, drugi, trzeci. Ja jestem ready. Jesteś ready? No. To musisz mi dać dosłownie sekundę. Jasne, nie śpiesz się. Okej. Dobra, też jestem ready, boom. O kurde. Moje ulubione jednostki, wampiry. No, wampiry. O, ty, wysysaj, jeszcze dyniuchy masz. Tak, no oblężenie, no oblężenie. To idealnie. Rzeczywiście. Dobra, ale moi się trzymają masz nadal. High grounda. Moi się trzymają, bo jeszcze po prawej stronie sobie postawiłem. No. O, chyba przejmiesz szczyt. Ale... No nie wiadomo, bo ty... zostały mi te... Ale nie mogą wjechać tam. O, no to możesz im pomóc. Właśnie. Jak? Jak mogę im pomóc? No katapultę po prostu, żebyś używał. O, swojego! Dobra. Załatwiłem. Okej. Okay. Używam katapultę. Używaj... Ale wjeżdżają. No, jednak i wjeżdżają. I leci! Buu, dynia się odbiła. O kurde, dobra, wycofuję się. Wycofaj. Cyk, i strzałeczka. Prosto. Ej, to jest najbardziej OP jednostka. Ten Blow Darter, czy jak on się tam nazywa. On ma taką celność i jednocześnie wystarczy jedna strzałka, żeby kogoś załatwić. Właśnie nie załatwiłeś. Czekaj, nie podoba mi się to. Mi się bardzo podoba, ale mam... No, nie powiem ci, co mam. Masz mało HP i jesteś na jednego strzała. Dobra, ja będę na ślepo strzelał i w końcu ciebie trafię. Dynia! Ach, jeszcze trochę. Dobra, cyk. I cyk. No czemu nie mogę trafić? No już koniec, umarłem. Tak? Tak. Ale to powinno być coś... Nie umarłeś! No nie, jak widać... Ej, Admiros, ta dynia zatrzymała się centralnie przed moimi jednostkami. Gdyby pół sekundy dłużej, gdybyś żył, to byś wygrał HP to. I cooldown, i mówię już koniec.
No dzisiaj niestety Admiros nie dał rady, ale spokojnie, wrócimy w kolejnym odcinku z oblężeniami zamków i wtedy Admiros pokaże, na co go stać.